Papież Franciszek w krótkiej wypowiedzi przeraża swoimi słowami. Przekazał wiernym na całym świecie, jak bardzo źle jest. Przekaz papieża może szokować. Papież Franciszek w liście napisanym ostatnio do Papieskiej Akademii Życia z okazji jubileuszu jej 25-lecia zawarł bardzo kontrowersyjny przekaz. Nawiązał w nim również do słów i ideologii papieża Polaka, EŚW, Jana Pawła II. Papieska Akademia Pro Vita prowadzi badania nad wieloma pilnymi kwestiami, chociażby z dziedziny bioetyki. Sama jednak nie podejmuje żadnych działań duszpasterskich czy normatywnych. Rezultaty swych prac Akademia przekazuje bowiem odpowiednim watykańskim urzędom i to tam powstają ewentualne normy czy wskazówki dotyczące chociażby podejmowania pewnych zagadnień w pracy duszpasterskiej, mówi De Paula o Akademii. Co roku w trakcie walnego zgromadzenia rozpatrywane jest jedno zagadnienie istotne dla współczesnych katolików. W pierwszym roku istnienia Akademii, konferencja plenarna mówiła o aborcji i obronie życia poczętego. Papież Franciszek w opozycji do antykultury wojny i podziału. W swoim liście papież Franciszek wielokrotnie zwraca uwagę na zagrożenia płynące z niekontrolowanego rozwoju technologii oraz ideologii kapitalistycznej, opierającej się na dążeniu do osiągnięcia zysku za wszelką cenę. Podporządkowanie zyskowi i rytmowi rozwoju technologii stwarzają nieznane dotąd możliwości wpływania na badania biomedyczne, kierunek edukacji, selekcję potrzeb. System pieniądza i ideologia konsumpcjonizmu dokonują selekcji naszych potrzeb i manipulują naszymi marzeniami, bez żadnej uwagi wobec piękna życia, ostrzegł. Jak to jest możliwe, że właśnie w momencie historii świata, gdy dostępne zasoby ekonomiczne i technologiczne pozwoliłyby nam zaopiekować się w wystarczający sposób wspólnym domem i rodziną ludzką, szanując w ten sposób zalecenie samego Boga, z zasobów tych wynikają nasze najbardziej agresywne podziały i najgorsze koszmary, retorycznie pyta Franciszek. Papież Franciszek powołuje się na EŚW. Jana Pawła II. W dalszej części listu papież Franciszek nawiązuje do słów papieża Polaka, który 25 lat temu założył wyżej wspomnianą akademię. Przypomniał, że Jan Paweł II za pozytywne znaki, dające nadzieję, uważał gesty przyjmowania i obrony życia ludzkiego oraz rosnącą uwagę wobec jakości życia i ekologii. Bardzo ważny apel papieża Franciszka wywołał poruszenie w środowisku kościelnym. Jest to kolejny raz, gdy ten przywódca religijny porusza niespodziewanie niewygodny temat, stając jednocześnie twardo przy swoich poglądach i przekonaniach.